Cześć, z tej strony Adept. Dzisiaj mam dla Was bitwę na S35CA na kole podbiegunowym. Bitwa nadesłana przez Rollo. No i zobaczymy, jak Rollo sobie poradził. Losowanie niekorzystne na siódemki. No ale zapewniam Was, że bitwa będzie naprawdę dobra. 165 przebicia, 300 obrażeń, potężna alfa. Chociaż te wartości penetracyjne na siódemki niestety często nie wystarczają, bo działo nie jest też jakoś szczególnie celne. Ale nasz bohater będzie się wspomagał goldem i tu już jest naprawdę dobrze. Jak na siódemki 223 przebicia, no to może siać pożogę i zniszczenie. Tylko trzeba uważać na artylerię i również na te deki stojące na półce, na C6, na C7. Zobaczymy, jak nasz bohater znajdzie drogę do sukcesu. Na początek ostrożnie, czeka na jakiegoś spota, jedzie na dole T67, może coś wyspotuje. Skupienie, blind. Nie został nasz bohater wykryty. Pójdzie chyba kolejny blind. Tak jest i został trafiony T67. Mamy również Wolverine'a. Ten się jednak schował. Nasz bohater nie świeci się. A od strony mordowni, znaczy mordownia pusta. Pusta, teraz atak przeciwników tą stroną. Jest T-34-1. Celuje w tą stronę. Jeszcze nasz bohater się nie świeci, więc może tą jedną pestkę sprzedać. Jednak pestka poleciała za wysoko na wieżę. I niestety nie miał szans Rollo, żeby zdjąć ten czołg. Teraz się udało. Teraz się udało sojusznikowi. Na dole T-29, zajęty Cromwellem, nie patrzy na to, co robi Rollo. Teraz zainteresował się tym, bo Cromwell już stamtąd nie wyjedzie, jest już na straconej pozycji. Rollo się wychyla po raz drugi i po raz drugi częstuje przeciwnika bułą. Teraz ten jest na wykończeniu, teraz trzeba uważać tylko na IS-a, który podjeżdża. I właśnie coś strzeliło. Czy to był IS? No nie, jakby to był IS, to chyba byłoby pozamiatane, ale być może ten IS właśnie nie ma topowego działa. Trochę dziwne, ale jednak chyba prawdziwe. Wielkie szczęście, bo bitwa mogłaby się już w tej chwili zakończyć. Jeszcze polowanie na jest zdjęty Tedek. I teraz cała masa czołgów świecących się na A5 i A6. Jest bicie na KW-13. Z tej odległości... No nie no... Rollo zaraz się chyba wyświeci, bo podjeżdża niżej AMX-12T. Jest bicie na KW-85. Strzelnica za darmo. Su-100Y. Teraz każdy czołg przeciwnika może naszego bohatera zdjąć na hita. Z tyłu IS, z tyłu Su-85. Ja bym już się odwrócił w tamtym kierunku. Nie wiem, czy Rollo to widzi, czy tylko chce jeszcze oddać ten jeden strzał w tygrysa. Nie, jeszcze nie widzi. Bym się obejrzał już na jego miejscu. Chociaż ten IS zjechał w dół i nie jest zagrożeniem, ale Su-85 jak najbardziej można zdjąć. No i teraz troszeczkę za późno zaczął się nasz bohater obracać. Jest Isek na dole, który będzie naszego bohatera świecił na proksy, bo Rollo, z tego co widzę, z żarówy nie posiada. Auto-aim. Wykorzystanie przewagi wysokości. przewagi również tego, że o, strzał w swojego. Niestety, to musiało boleć. Ja wiem, że bitwa jest wygrana, ale jednak trzeba celować dokładniej i brać pod uwagę lot pocisku, czas trwania lotu pocisku również. No, jest AT-15, jest artyleria, która się nie interesowała w ogóle tą półeczką. Tutaj nie było żadnych blindów i zresztą teraz padła. Jeszcze będzie chyba okazja postrzelać do AT-15, która nie wiem, co w tej chwili robi. Próbuje się strzelać z Black Prince'em i całą ferajną, wystawiając bok względem Rollo. To jest idealna pozycja do tego, żeby tego TDK wykończyć. Strzelnica niesamowita. Ale ten czołg nadaje się tylko właśnie do tego, żeby stanąć gdzieś i postrzelać. Mobilny nie jest, pancerny jakoś szczególnie nie jest, chyba że wylosuje go gdzieś na topce, wtedy można jeszcze się pobawić. A w takiej sytuacji trzeba tylko wykorzystywać takie okazje, jak te w tej bitwie nastąpiły. W podobnych sytuacjach. Dobra, za dużo tych sytuacji, przejdźmy do wyników. Padła masterka i medal Halonena. No, za zniszczenie 3 lub więcej czołgów, niszczycielem czołgów, które są 2 tiery, przynajmniej wyżej. Także piękny medal. Ja nie pamiętam, żebym taki medal otrzymał. No, ale też rzadko gram niszczycielami. Unikam tego i nie potrafię zresztą grać niszczycielami czołgów. Na pewno takich wyników nie osiągam. 4000 damage'u na S35CA, no kosmiczny wynik, 5 fragów, 1585 expa. Szkoda, że nie wpadł 6 frag, expa byłoby zdecydowanie więcej. Ten strzał przypadkowy w sojusznika, no to wiemy, widzieliśmy. Bitwa bardzo krótka, dystans ogromny. No tak, no tak. W sumie tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.